Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieparadnika, gdzie będziemy grać w Cube, Director's Cut, czyli edycja reżyserska, można powiedzieć. Jest to gra, którą dorwałem w ramach Humble Bundle i jak być może wiecie, bądź nie wiecie, to się teraz dowiadujecie. Czym jest Humble Bundle? Humble Bundle to jest taka opcja, która umożliwia wam za całkiem niewielkie kwoty na uzupełnienie waszej kolekcji gier. I te gry najczęściej są dostępne na przykład na platformie Steam. Ja właśnie tą grę Cube z najnowszego Humble Indie Bundle dorwałem. No i mam właśnie na Steamie i mogę zagrać. Jestem ciekawy, jak to się będzie grało. Bardzo mnie zaintrygowała już jedna opcja, która tutaj się pojawiła, zanim jeszcze grę odpaliłem, która mówiła, że czy chcesz użyć Oculus Rifta. W związku z tym, no niestety nie mam Oculus Rifta. Chętnie bym zobaczył, jak to wygląda w Oculus Rifcie. Pewnie szaleńczo i szalenie fajnie pewnie. Dlaczego? Dlatego, że sama gra to jest FPS. Czyli first person shooter w teorii, nie wiem czy do końca shooter, ale zawiera tak naprawdę elementy logiczne, takie puzzle, zagadek logicznych. No i wszystko oczywiście opiera się na manipulacji tymi kwadracikami. Zacznijmy w takim razie od nowej gry. Nie grałem jeszcze w tę grę, więc jest to oczywiście jak najbardziej seria. Pograjmy. Całość zrobiona w Unreal Engine, jakby ktoś był ciekawy. Jest technologia, która cały czas jest używana. Co się go nie zabiło? Twoje przypuszczenie jest nadal tylko przypuszczeniem. Musisz wierzyć w to, że mogło się zdarzyć coś dobrego. Poczekaj. Zużycie tlenu wzrasta. Mam wrażenie, że jest żywy. Jest na pewno przytomny. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wow. Wyobrażacie to sobie w Oculus Rifcie? 15? 15 czy 50? 50 chyba. Mam jakąś rękawicę. To niedobrze. Tak. Mogę cię usłyszeć. Dużo kwadracików. Taki Minecraft, tylko ładniejszy. Jestem gdzieś w kosmosie. Okej. Okay. O! No nie mam pojęcia, kim jestem i dlaczego tu jestem. Okej. Dawaj. Dobra. Every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is. No, właśnie. Co to jest? To uderzy w ziemię. To niedobrze. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. A. Just hope you haven't forgotten how. Czyli jestem, zamknął się. Now listen carefully. This is important. Okay. The reason why it's me talking to you and not mission control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out gdzieś there, but daleko, I can. Daleko w kosmosie jestem. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me. Potem wam to przetłumaczę. Bo za dużo jest tego tekstu. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Oh, to niedobrze. Head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. Miło mi. Just remember what I've told you and believe it. Wow. Dobra, czyli jestem gdzieś w kosmosie, w jakimś dziwnym czymś złożonym z tych kwadracików takich minecraftowych, trochę lepiej zaokrąglonych. Rozmawiała ze mną astronautka Nowak. I astronautka Nowak charakteryzuje się tym, że ona sobie lata też dookoła Ziemi. To jest chyba autosave, co się w prawej narożniku pojawiło. Ona orbituje wokół też gdzieś tam po jakichś orbitach i tylko z nią mam kontakt, bo jestem za daleko od Ziemi, tak naprawdę. I cóż, no i ona będzie przekazywała to, co on z Ziemi, z kontroli tej misji, w której jestem częścią, będzie mi przekazywała wszystkie polecenia, aczkolwiek problem polega na tym, że ta rzecz uderzy w ziemię i muszę ją rozbroić w jakiś sposób. Nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób, nie mogę się cofnąć. Dobra, to idziemy do przodu. A rozwiązując chyba jakieś zagadki. Okej, mam łapy.
Okej, to ja tu wskoczę. A, czyli lewa do góry, a prawy w dół. Aha. A, czyli to zamiennie. Aha, prawy w dół. No okej. Dobra, poznaliśmy pierwszą mechanikę. Teraz chyba trzeba sobie schody zrobić tam na górę. No, klik. Ojej, te elementy zręcznościowe będą ciężkie. Już to czuję. Dobra, idziemy. Niebieski. Okej. A, sprężynka. Dobra, zrozumiałem. Okej. A. Dobra. Czyli teraz podwójny skok, jaki będziemy tu wykonywać. Gdziekolwiek jestem. Dobra, wskoczyłem na jakąś platformę. To mogę sobie wcisnąć tak. A nóż mi się przyda. Chcę się dostać chyba tam, nie? Tak, ale wpierw trzeba by tam wskoczyć. No dalej, teraz ci się uda. Okej, udało się. To by trzeba było wysunąć. Hop. Okej, idziemy dalej. Żółte klocki. Co robią żółte klocki? Aha, dobra. To mi się podoba. Czyli sobie od razu się trzy wysuwają po prostu. To jest ta różnica. Okej. Tu chyba nie tak, bo ja chcę się tam dostać i tu nie przeskoczę. No, spadłem. Oj. Na odwrót, jeszcze raz. Aha, czyli to zależy od tego. Zależy od którego od tego, w który kliknę. Dobra. Jeszcze muszę tylko poćwiczyć skakanie. Będzie dobrze. Skacz! Dobra. Okej, teraz tu mam jakieś. Czyli jak tu zrobię, to wtedy to jest u góry. Czyli jak tu zrobię, to ten będzie dłuższy? Tak, ten będzie dłuższy. Okej, czyli to muszę wycofać i muszę to zrobić. Dobra. Nie najgorzej jeszcze mi idzie, jeszcze sobie radzę. Na tym etapie. I achievement unlocked, bardzo nas to cieszy. Ale można dostać po prostu czopląsu. Dobra, chyba to chcę, żeby było najdłuższe. Teraz tam chciał wysunąć chyba. Na maksa jak się da. I to, żeby było najdłuższe. I próbujemy wskoczyć tam. Słuchajcie, wyobraźcie sobie to z Oculus Riftem. Zakładam, że można by było jakoś sterować tymi rękoma przy pomocy gestów, w sensie dłońmi manipulować. Że wiecie, sięgacie po coś. Zarąbista sprawa. Ja w sumie nie miałem nigdy Oculus... spadłem. Oculus Rifta na głowie, więc nie wiem w ogóle, jakie to jest wrażenie. A niestety w najbliższym czasie pewnie się nie wyposażę w niego. To nie jest jednak taka tania zabawka, jakby się zastanowić. Nie, dajcie znać w komentarzach, czy wy mieliście okazję spróbować Oculus Rifta. Ja się w sumie powinienem, ale to się odbija. Ta łapa się tak smuży, nie wiem czy widzicie. A może powinienem się wybrać na swoją uczelnię, bo zdaje się, że mamy na uczelni. I jakoś wtedy tam się pobawić, wypróbować. Fajnie, że ta łapa zmienia kolor w zależności od tego rękawica, na jakim jestem klocku. No nie. Dobra, słuchajcie, do 3 razy sztuka. To się musi udać. Bardzo łatwo za daleko przejść. Albo skoczyć za wcześnie. I to jest ten drugi przypadek, który niestety nie dotyczy. Także ja mogę w tym czasie opowiedzieć wam jakiś dowcip. A po drodze tutaj gdzieś wskoczymy. Dobra. No, udało się. Świetnie. Okej, jakby się tam dostać teraz? Tak? Że jak tak zrobię, to chyba się nie jestem w stanie. Dokładnie. Tylko że teraz w ogóle tego nie mogę użyć. Okej. Nie. Wróć. To mnie tak wysoko nie wrzuci. Chyba, żeby zostawić tak.
ale zostałem wypchnięty. Niestety. Dobra, ale to jestem w stanie. Właściwie to mogę schować. Tak. O, coś takiego właśnie chcieliśmy zrobić. Świetnie. Dobra, i mamy teraz przejście dalej. Teraz, żeby nie skopać tego skoku. Dobra, udało się. Fajna gra, słuchajcie, podoba mi się to na razie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Taki portal nie... What? Zamknęli mnie! Co się dzieje? Ej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Czy jestem w stanie tu zginąć w tej grze? Nie, dobra, chyba się zatrzymało. Treble panic mode. Nie lubię gier, które nagle wydaje się, że nie można w nich zginąć i nagle się okazuje, że coś was zabija, nie? Najgorsze, co może być. Dobra, próbujemy wskoczyć tutaj. Co dalej? Oto jest pytanie. Okej. No to była prosta akurat zagadka. Nawet nie była to zagadka, bym powiedział. Dobra, udało się. Okej, przeszliśmy chyba. Co dalej? Przeszliśmy pierwszy sektor. Domyślam się, że sektorów jest 6 w związku z tym. Okej, zielone klocki się zaczynają, słuchajcie. Jedziemy dalej w takim razie. Nie wiem, jak długa jest ta gra w ogóle. Aha, ale one nie reagują. Zresztą nie mam nawet rączek w tej chwili. Dobra, zielone nie reagują. Co tu jest teraz? Tu mogę to coś nacisnąć. A to jest... co? A, dobra, to jest reset po prostu. Czyli ten klocek, a ten tu został? Ten tu został, dobra. Czyli ta zielona ta oznaczała, gdzie ten klocek się pojawi, a tam przecież służy do zresetowania sytuacji. I teraz tu będzie to samo, nie? Że ten klocek znika i wraca na swoją pozycję. Chce się dostać tam na górę. O, trzeba, mogę przesunąć. O, mogę to przesunąć, dobra. O. No, czerwony, dobra. Okej, dziękuję uprzejmie, to mi o to chodziło. Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Param, pam, 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 pam. Idziemy dalej. Małe te pomieszczenia są oczywiście i na razie są to raczej proste zagadki. Muszę przyznać. O, aha, czyli tu będzie... pewnie potrzeba... jak? Jakieś? Trzeba trafić. Sojne. A, nie ten klocek. O, coś takiego zrobić. Bardzo ładnie. Teraz nie wiem, jak daleko muszę tam przelecieć. Ja sobie tu wejdę. Okej. Okay. Tu. 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 I tu. Jestem dalej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Eureka. I co teraz? No, teraz spadamy. Ja tu będę mógł podejść potem, spoko, ale tu chyba się nie da zginąć w tej grze. Mam takie wrażenie. Dobra, ten klocek jest tam. Na pewno chcemy go... okej, okay, dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić. Podobne do tego, co się przed chwilą działo. Tak. I przesuwamy to z powrotem. Ale teraz chcemy tak to przesunąć, żeby to walnęło tam. Tak. I tu. Dobra. I ja muszę się teraz tam dostać na górę. Na przykład skacząc tędy. A, jestem nie jestem w stanie skoczyć. Uuu, to niedobrze. Chyba, że to teraz... O, na chwilę zamkniemy. Ja chciał tam tego żółtka dorwać. Okej. Okay. Hop. Hop, dziękuję bardzo. Co to? Chyba kolejna winda. Chyba będziemy mieć znowu panią Nowak. Takie mam wrażenie. Thing est. Name is 919. 919? Bardzo ładnie się tutaj otwiera i w ogóle. Wszystko co nie tylko... Co to? What? Nie mogę tam wejść. Ja chciałem zobaczyć, co tam jest u góry. A, tu mogę zrobić play. I się wtedy zacznie coś... A, kula sobie gra. Ale wpada tutaj.
i znika potem. Dobra, czyli po prostu muszę ustawić tor dla tej kuli, tak żeby ona była w stanie przelecieć przez całość. Okej, dosyć proste. Nawet bardzo proste bym powiedział. Co tu? Po co mi to jest potrzebne? Czy ja muszę coś tu zatrzymać? Zróbmy tak na wszelki wypadek. A, może chcę coś takiego zrobić, żeby to spadło gdzieś tu. Dobra, zacznę coś. O, spadłem. To co się stanie, jakby... O! What? A, gdzie jestem? Spadłem w tą dziurę, no. A, ta kula przeleciała dalej? No nie, i tu się zatrzymałem, to bez sensu to. Leć dalej. Nie mogę cię przesunąć, bo przechodzę przez ciebie, no trudno. Wysuwamy to w takim razie. Mogę to wysunąć, chociaż nie wiem po co. I tu jest... A, dobra. Bo ja bym chciał, żeby to się tu dostało. W jakiś cudowny sposób. Jak ja to mogę zrobić? No, mamo. To jest skomplikowane. No nie, czyli tu musi być ewidentnie, słuchajcie. O! O tym nie pomyślałem, ale zadziałało. Oho, dobra, i otworzyłem przejście dalej. Okej. Ciekawie, ciekawie na pewno. Drugi sektor zakończyliśmy. O, to całkiem sprawnie poszło, trzeba przyznać. To wygląda jak taki bug, jak przechodzi przez te sektory, no ale nieważne. Podejrzewam, że się inna mapa wczytuje, nie? Dobra, słuchajcie, myślę, że przejdę w takim razie jeszcze trzeci sektor. A następnie, jeśli będziecie chcieli jeszcze tej gry sobie troszeczkę pooglądać, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie komentarz i wtedy zdecydujemy po prostu się na nagranie kolejnego odcinka, bo widzę, że tu się jeszcze jeden element pojawił. Pytanie, czy jeszcze więcej będzie tych elementów. Jakieś fioletowe te, co one robią? Wow! To się wszystko obraca! O, shit. Szaleństwo! Dobra, chyba wiem, co muszę zrobić. To sobie wystawię. I teraz chcę, żeby to poszło w tą stronę. I będę stał teraz na tej platformie. I sobie wskoczę tutaj. Bardzo elegancko. A to sobie może się dalej obracać, dobra. Ale szaleństwo teraz się tu zrobiło. A, teraz się obraca. Aaaa. No tam pewnie nie doskoczę. Jak znam życie. Dokładnie. Ale wystarczy dwa razy obrócić sobie to pomieszczenie. Bardzo ładnie. I doskoczę teraz tu. I teraz pytanie, czy jak to się będzie obracało, to czy ja spadam z tej platformy, czy muszę chodzić? Nie, nie spadam. To dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Nie wiem, czy bym ogarnął zręcznościowy element pod tytułem gonienie tego. Dobra, idziemy dalej. Teraz podwójne te rozmiany. Tu jest jeszcze coś takiego. Okej, czy to zmienia? Tak, to zmienia się z tym. Ja chcę się dostać... Aha! Bingo! Ukryty element gdzieś. Ukryć to przede mną. Ja się nie dam tak łatwo jeszcze raz. O, nie w tą stronę, sorry. Dobra, i teraz co? I wskakujemy tu. I chyba tam doskoczę, co? Okaże się. O, ze spokojem. 10 razy. Dobra, i lecimy tu. Jak mam tam skoczyć? To jest za wysoko. I co teraz? Może powinienem... Cicho, no. Czy jestem w stanie stamtąd przeskoczyć? Zobaczymy zaraz. To się okaże. Dosyć mocna ta sprężyna była, więc wydaje się, że powinienem być w stanie. Tak jest. Dobra. Długi korytarz, niepokojący. O nie, jest Nowak. Can you hear me? Wow. No point saying that, is there?
No tak, ja ci nie odpowiem, że cię słyszę, ale cię słyszę. Miej wiarę. I'm at the peak of my orbit again, so fingers crossed this is getting to you. Tak. I've been speaking with mission control. Okej, okay, co mówiła misja? Martwią się o mnie, co się dzieje? We don't know if you've lost your memory or not. If you ja have, nic nie wiem. It could be bad for the mission. 909, one of the methods they use to bring back memories for amnesiac patients is to talk to them about important events in their lives. So, before you left, you wrote yourself a letter. O, just in case. Napisałem do siebie list. It's a letter bardzo to you miło. About you. Mm. Mission Control gave me a transcript. We think it's for the best that I read some of it to you. Dobra. No to teraz trzymajcie się. Okay. Well, first you're married. You have no children. Jestem żonaty, nie mam dzieci. You live in Colorado Springs, but you got married in Iceland. That's nice. W Islandii, Damn. I'm orbiting out of range. I'll read more if you're still there. Czy ja za szybko wyszedłem? Nie. Nie wiem, się, żeby się i tak urwało. Że to nie była moja wina. Że poszedłem dalej. Ciekawe, co się okaże, kim jest główna postać w grze. No i to się zamknie zaraz ze mną. Oczywiście, że tak. To jest kolejne pomieszczenie zagadka. Dużo klocków się zaczyna robić. Tam się jakoś muszę dostać chyba. Okej, okay, tu są jakieś schodki. To te schodki też by były miło. A, dobra. Tu znowu mamy manipulację. Okej. Okay. Widzę już, gdzie to zmierza. Chcę mieć ten klocek tu. Żeby to wypchnęło to... Tam? A, tak, bo tu, dobra, okej, okay, rozumiemy. Hop, 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 patrzcie, co się dzieje. Pam, pam, dziękuję bardzo. Ten, 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 ten. I co dalej? Oto jest pytanie. Bo to się obraca beze mnie, nie? Tak, niestety tak. A ja bym się chciał dostać tam na ten drugi koniec. A! Mogę wykorzystać... Nie! Dobra, na szczęście to mogę wskoczyć. Chciałbym wykorzystać ten niebieski klocek. O, muszę tam wskoczyć pierw. Element zręcznościowy. O. I to powinno zadziałać, nie powinienem zlecieć. I... Eureka! Dobra. W miarę prosto sobie tu radzimy. Nie wiem w sumie, czy jest system save'ów jeszcze w tej grze. Się będę przekonywał później. Okej, okay, tam stamtąd wypadają te klocki na pewno. Nie, to są kulki. To są kulki, które wypadają. Tak wypada kulka, no i spada, nic nie robi dalej. Ale mogę to przesunąć. O, bardzo ładnie. I się coś powinno stać. Okej. Okay. A, i ona spadła teraz tam i chcemy ją teraz tam wrzucić. Okej. Okay. Okej, okay. Podziałało. Tam nic nie ma w tyle, nie? Dobra. Co teraz? Tak? Hop, hop. Hop. Jeszcze raz i sobie zleci. Dobra, bo jesteśmy pod lekkim kątem nachyleni. Kolejne pomieszczenie. Fajnie pomyślane. Strasznie mi się to podoba. O, tu chcę się jakoś dostać. Tylko jak? No to jest pytanie. Okej, okay, czyli ta... O, spadło. Dobra, to nie było najgorsze. Co się mogło stać? Jakbym teraz to tam przesunął? A, to będzie tutaj... nie tak chciałem, sorry. O! O to mi chodziło. Chyba. Nie, bo to jest źle. Musi mieć, tu musi być najdłuższe. O, i teraz będzie, powinno być dobrze. W tą stronę nie, w drugą. No, trochę ustawiania jest. Musimy tak zrobić... O właśnie, żeby to wskoczyło. O to chodziło. Idealnie.
Co teraz? I najpierw przesuniemy to tu. Mogę to tak wyrzucić. Zrobimy coś takiego. Tak. No, 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 no. O, przechyla się, przechyla się. Dojdzie. Świetnie. No tak w sumie na gratis się poszło. O, całe się już otworzyło. Okej. Okay. Nie, nic przy... A, bo tu wpadła. Przez to się przechodzi? Tak, tu nie mogę wpaść. Spoko. Dobra. Daliśmy radę. I to jest koniec trzeciego sektoru, słuchajcie. No to mieliśmy dosyć dużo ciekawej mechaniki w tej grze. Trochę przypomina Portal? Może? Może? A w każdym razie jest to, no jest to indyk, tak? Zdecydowanie. Mamy przed sobą czwarty sektor na 6. Nie wiem, czy to jest jedyny 6 sektorów i koniec gry. Jeśli wam się ta gra podobała, dajcie łap... Wow. To jestem ja duszący się w tym kostiumie? Który mówi, czy mnie słyszycie? No, próbuję się skomunikować z panią Nowak, ale... Niepokojące, niepokojące, słuchajcie. Interstellar. Mówiłem o tym ostatnio, to Interstellar idealnie. Albo będę mówił, bo to zależy, kiedy ten odcinek z Heroes of the Storm się pojawi. Słuchajcie, jeśli wam się podobała ta gra, jeśli chcielibyście zobaczyć kolejne 3 sektory w moim wykonaniu, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym filmem. Ja oczywiście bardzo chętnie nagram kolejny odcinek, jeśli będę widział, że wam się to podobało. Myślę, że jest to ciekawa mała gra. Oczywiście możecie również sami tą grę sobie zakupić, korzystając z tego, że jest Humble Bundle. Zdaje się, żeby odblokować tą grę, to trzeba jednak to minimum tam $10 zapłacić. Ale są też w tym bundlu inne gry, które być może was zainteresują, także polecam, polecam zapoznanie się z tym. Humble Bundle jest fajną ideą, bardzo szybko można powiększyć swoją kolekcję na Steamie o różne gry, naprawdę różne. Niektóre są naprawdę bardzo fajne, jak na przykład Cube, który jest bardzo fajny póki co. Bardzo mi się podoba. W związku z tym liczę na to, że tych łapek się dużo uzbiera, bo chciałbym tą grę dokończyć. A tak, póki się nie uzbierają, albo nie będę wiedział, jak będę czekał po prostu na to, czy się uzbierają, czy nie, zanim będę grał dalej, nie? No bo to tak nie chciałbym potem przechodzić czegoś jeszcze raz, skoro już wiem, o co chodzi w tej grze, w sensie, że już przeszedłem jakieś etapy, bo to tak nie do końca działa. A wtedy nie ma tego pierwszego wrażenia takiego fajnego. Dajcie znać, jeszcze raz w takim razie to powtórzę, czy wam się to podobało, jak wam się to podobało i dlaczego wam się to podobało. I widzę się z wami jak zwykle w kolejnym odcinku Nieporadnika. Na razie!